Podstawowa rzecz, jeśli... Wybaczcie, że część jest po angielsku. Ja mam po prostu przygotowany po angielsku część swoich rzeczy i było bezcelowe tłumaczenie nazw na polski. To jest takie dosyć ciekawe zestawienie. W ogóle wykład powinien być podzielony i będzie podzielony na dwie części. Pierwsza kwestia to jest skąd Chiny w dzisiejszej dobie, w czasie kiedy mamy kryzys, w ogóle mają te pieniądze, które ewentualnie mogą zainwestować w Europie pod dalszymi swoimi warunkami. No i druga kwestia to jest oczywiście sam techniczny przebieg tego inwestowania. Tu jest zestawienie produktu PKB, modyfikowanego o siłę nabywczą pieniądza w poszczególnych latach. Tutaj są lata. Te wcześniejsze to jest oczywiście tam 1000 rok, to jest tylko dla ciekawostki. Natomiast ładnie pokazuje, jak Chiny i Indie stanowiły znaczący odsetek jeszcze do powiedzmy połowy wieku XVIII, stanowiły znaczący odsetek PKB świata. Później Europa i Stany zaczęły znacząco odchodzić Chinom i Indiom z powodu rewolucji przemysłowej. Dlaczego Chińczycy tej rewolucji nie doświadczyli, kiedy właściwie wcześniej można znaleźć przykłady niebywałej innowacji? Do XV wieku. W XV wieku, jeszcze za czasów tej słynnej podróży admirała Cheng He, tego znanego, który podobno mógł też dopłynąć do Ameryki od strony zachodniej, jeszcze to jakoś było, jeszcze mieli jakąkolwiek innowację, później się zamknęli, później stali się rzeczywiście tym państwem środka, jaki od wieków za jakie się uważają. I całkowite zamknięcie na jakąkolwiek innowację spowodowało to, że u nich rewolucja przemysłowa się właściwie nie odbyła. W wielu terenach wiejskich ta rewolucja przemysłowa do dzisiaj się nie odbyła. W całości Chin ona zaczęła się może w latach 60. XX wieku. Jeszcze za czasów Mao, za czasów Wielkiego Skoku, ludzie mieli przykaz wypalania żelaza w domowych piecach, w sensie, że żeby podnieść ilość wytapiania stali. Takie absurdalne zupełnie rzeczy, ekonomia księżycowa. Ciekawa jest też kwestia, że zdołały Chiny od mniej więcej lat 70., czyli mniej więcej od czasu, kiedy zaczęły się zmieniać, znacząco odsadzić Indie. Dzisiaj Chiny mają oczywiście modyfikowane o siłę nabywczą pieniądze 6 miliardów, Indie mają 2,2. Przez całe wieki to się utrzymywało mniej więcej na tym samym poziomie i stanowiło od 1/3 do 1/4 PKB całego świata. Chiny prawdopodobnie właśnie w związku z tą swoją nową polityką, czyli polityką wiedzy, będą goliły świat i prawdopodobnie przegonią w związku z jednej strony ze słabością Europy i Stanów, a z drugiej właśnie z taką dosyć rozsądną, chociaż można powiedzieć, że jednak państwową, kapitalizmu państwowego polityką. Podstawową kwestią jest też nieabsolutyzowanie Chin, bo wiele osób ma tendencję do absolutyzowania tego państwa, dlatego że jest wielkie, ludne, najludniejsze, że jest bogate. Natomiast Chiny w większości są państwem, jak to się mówi, 10 metrów. U nich wszystko ładnie wygląda, dopóki się nie podejdzie na 10 metrów. Wtedy wychodzi rzeczywiście, że to jest no, słabo zrobione, niska jakość produktów i tak dalej. Natomiast weźmy pod uwagę, że Japonia jeszcze lata 60. miała dokładnie identyczną opinię. Była zupełnie ta sama kwestia. Przez 20 lat zdołali nadrobić całą zaległość odnośnie Niemiec czy Stanów i Chiny prawdopodobnie też zdołali to nadrobić. Po śmierci Mao, który właściwie był taką osobowością oczywiście niebywale ekspansywną i podporządkował sobie wszystko, natomiast spowodował też gigantyczne przekłamania w statystyce. Te przekłamania, jakie dzisiaj mamy w statystyce greckiej, są niczym w porównaniu do przekłamań w statystyce chińskiej. Mao prawdopodobnie nie wiedział zupełnie, jak ekonomia rzeczywiście stoi, bo na każdym szczeblu każdy z zarządców czuł się w obowiązku przynajmniej podwoić wyniki. Więc jeśli dojdziemy do szczebla centralnego, mamy obraz całkowitego braku kontroli, całkowitego, zupełnie braku pojęcia na temat podstawowych kwestii ekonomicznych. I tutaj też się wiąże reforma Deng Xiaopinga. Podstawowa kwestia zlikwidowanie głodu. Od lat 70, od 78 dokładnie, podstawowym problemem w Chinach
można powiedzieć, do roku nawet 2000, była kwestia głodu. To była kwestia przewijająca się przez historię Chin cały czas, czy to powodzie, czy jakieś inne klęski od tysięcy lat tam się zdarzały. I między innymi wyznacznikiem zdolności skutecznego zarządzania tym państwem była kwestia zdolności zapobiegania powodziom i zapewnienia po prostu dostaw żywności dla ludności. Tam ludności było zawsze bardzo dużo, za czasów napoleońskich, kiedy Napoleon powiedział to słynne swoje zdanie, że świat zadrży, kiedy Chiny się obudzą. Chiny miały między 200 a 400 milionów. To jest ciężko też ocenić, bo tam nie do końca wiadomo, jak liczyć tą ludność po prostu w tamtych czasach. Aparat państwowy oczywiście wtedy nie funkcjonował. Pierwsza podstawowa kwestia, mniej więcej na bazie NEP-u Lenina z lat 20. W jednej prowincji, Anhui, to była najbiedniejsza prowincja Chin, postanowiono przeprowadzić eksperyment taki, że dano ludności chłopskiej możliwość produkcji na własny użytek i ewentualnie sprzedawanie nadwyżki. Oczekiwania przyrosły oczywiście, wyniki przyrosły oczywiście oczekiwania decydentów, ponieważ w krótkim czasie o 30% zwiększono produkcję, podwojono produkcję bawełny, zboża, tego typu żywieniowych produktów. Ten projekt postanowiono wcielić w życie w całych Chinach, modyfikując też oczywiście o kwestię handlu zagranicznego. Starano się stworzyć specjalne strefy ekonomiczne. One zostały stworzone oczywiście w najlepszych miejscach Chin, czyli najbardziej dostępnych dla handlu zagranicznego, czyli na wybrzeżu. Wewnątrz Chin wtedy sieć transportu właściwie poza kilkoma pociągami nie istniała, więc siłą rzeczy stworzono je na wybrzeżu. Największa strefa ekonomiczna to jest Shenzhen, tutaj przy Kantonie. Jednocześnie był Hong Kong, Guangzhou, czyli po stronie chińskiej, i Shenzhen. To jest mniej więcej dzisiaj 10 do 15 milionów ludzi. Można powiedzieć, że fabryka świata, bo tam się rzeczywiście produkuje wszystko dla wszystkich. Druga kwestia to było takie jakby początkowa industrializacja wsi. To znaczy zapewnienie chłopom podstawowych narzędzi do pracy. Podstawowa mechanizacja, która znowu dała rezultat znaczącego zwiększenia produkcji żywnościowej. I dopiero na bazie tej zwiększonej produkcji żywnościowej można było zastosować reformy jakiekolwiek inne. Zaczęto przede wszystkim od ułatwienia kapitałowi zagranicznemu wstępu do tych specjalnych stref ekonomicznych. Przed 1978 własność prywatna w Chinach zupełnie nie istniała. Nie istniała nawet własność prywatna w sensie takim jakiś mały sklepik czy pole. Po prostu nie było kompletnie niczego. W 1978 zmieniono to. Kapitał zagraniczny dalej miał co prawda obawy przed tym, czy nie nastąpi nacjonalizacja, natomiast w obliczu tak doskonałych warunków, można powiedzieć, no, wykorzystywania po części tej ludności, jeśli byśmy jakiejś takiej socjalistycznej terminologii użyli, wykorzystywania tej ludności, ale jednocześnie oczywiście zapewnienia im pracy. To jest podstawowa kwestia, jaką często się pomija, że to, co dla nas jest wykorzystywaniem, dla nich jest jedyną możliwością zarobienia na tą miskę ryżu przysłowiową. Więc otwarcie Chin, 14 stref ekonomicznych, było naprawdę niebywałym bodźcem ekonomicznym dla całego państwa. Do dzisiaj istnieje w Chinach podział na wewnętrzną część i część zewnętrzną, w sensie wybrzeże. Wybrzeże jest dosyć dobrze rozwinięte, część wewnętrzna aktualnie przechodzi program państwowy, oczywiście niestety, rozwoju, w sensie, że pompuje się pieniądze, tak jak mniej więcej Niemcy zachodnie pompowały pieniądze w część wschodnią, tak samo się pompuje w część środkową Chin. Jest to nie do końca efektywne, natomiast przynosi rezultaty, ponieważ w Chinach właściwie się nie liczą dzisiaj z pieniędzmi, mają ich już na tyle, że nie muszą się z tym liczyć. To oczywiście prowadzi do dalszych patologii, pomijając kwestie korupcji, pomijając właśnie tego typu administracyjne obciążenia, powoduje po prostu patologię złego wykorzystywania tych zasobów. O tyle jest mądrzejszy rząd chiński od rządu polskiego, czy jakiegokolwiek właściwie europejskiego, że on to dostrzega
W związku z tym jest właśnie od początku, powiedzmy od 2011, cała ta zmiana, o jakiej będziemy później mówili. Lata 1990 do 2000 to jest wielka zmiana opisywana jako pozostawienie największych zakładów przemysłowych pod kontrolą państwa. Później w czasach kryzysu finansowego w Azji okazało się, że Chiny nie dotknięte właściwie tym kryzysem. Pokazała się bardzo wielka słabość tych przedsiębiorstw państwowych. Ponad połowa była nierentowna, natomiast to są jeszcze lata 90-2000, także jeszcze tego nie wiadomo. To spowodowało, że Chiny od początku lat 90. zaczęły się rozwijać w niebywale szybkim tempie, 9,5% rocznie. Niestety przy tym wyjątkowo wysoka inflacja. W 94 najwyższa inflacja 20%. Tu jest też ciekawa kwestia prześledzenia, jak się ma kurs juana do dolara. Oczywiście dolar w tym czasie też przechodził dosyć znaczącą presję inflacyjną, między innymi tutaj. Natomiast to pokazuje, jak gigantyczna inflacja, sześciokrotna prawie, nastąpiła w Chinach. To jest też obraz interwencjonizmu Banku Państwowego Chińskiego na rynku walutowym. Znacząco, mniej więcej od lat 90. Zaczął ten bank zaniżać kurs juana. Wszystko oczywiście po to, identycznie jak działo się w Japonii w latach 60., właściwie 70. Tani juan to jest, wiadomo, eksport dla Chińczyków. Oni wtedy właściwie nie importowali nic, ponieważ materiały, surowce mają swoje. Teraz to się zmienia w przypadku ropy naftowej. Zaniżony kurs juana powodował to, do dzisiaj on jest zaniżony i do dzisiaj były niebywałe problemy z wejściem Chin do WTO. Właśnie z powodu manipulacji kursu juana. No ale spowodował to, że większość produkcji opłacało się przenieść do Chin. Ta produkcja się mniej więcej podwoiła. I oczywiście Chińczycy, chcąc utrzymać tak wysokie tempo rozwoju, jednocześnie w obliczu kryzysu finansowego Zachodu, który właściwie już się zaczął w latach 90., musieli kupować po prostu obligacje. Nie było żadnego innego wyjścia, tylko spowodowanie głównie wtedy ze strony Stanów Zjednoczonych, Europa to jest dopiero lata 2010, spowodowanie po prostu popytu wewnętrznego w sposób taki zupełnie absurdalny. To jest jednocześnie związanie się Chin i Stanów takim wzajemnymi więzami. O ile jest tutaj jeszcze ciekawa kwestia, że Stany mogą jednostronnie zamrozić wypłaty tych obligacji. I w związku też z tym Chiny starają się tych obligacji pozbywać. W związku też z tym wszystkie te przemiany z 2010 do dzisiaj będą następowały. Oczywiście za tym szła też zmiana prawna, natomiast to już jest kwestia uboczna, po prostu zapewnienie ochrony tych inwestycji zagranicznych. Chińczycy rzeczywiście je w gigantyczny sposób zaczęli przyciągać. Natomiast pewność inwestycji jeszcze w latach 90. była, powiedzmy, po połowie, 50-50. Dzisiaj ta pewność jest zdecydowanie wyższa, natomiast też przestaje się opłacać inwestować w Chiny. Chiny przegoniły Niemcy i Japonię ostatnio w 2011 w PKB. Tylko tu jest jeszcze podstawowa kwestia, jakiej bardzo rzadko się mówi. Chińskie PKB głównie tutaj się odnosi do wydatków wojskowych. O ile Stany mają, powiedzmy, 650 miliardów wydatków rocznie, Chiny mają około 60. Natomiast w Stanach, w Europie tak samo. Gigantycznym obciążeniem są koszty osobowe. W Chinach właściwie to wszystko idzie w sprzęt. Tam koszty osobowe są pomijalne w stosunku do tego, co jest na Zachodzie. Więc modyfikacja zawsze musi następować o siłę nabywczą pieniądza. W Chinach też ostatnie doniesienia o budowie tych podziemnych lotnisk. Siła robocza i zapewnienie jakichkolwiek takich zabezpieczenia ze strony pracowników jest właściwie bezproblemowe. To, co na Zachodzie nigdy by nie przeszło, w Chinach jest opłacalne. I dochodzimy do 2010. Chiny zauważyły właśnie
podstawową kwestię, że obligacje mogą stać się po prostu bezwartościowymi świstkami papierowymi. Głównie na podstawie kryzysu w Stanach, na podstawie możliwości manipulacji, to co czynił też Alan Greenspan, to co do dzisiaj robi Bernanke. Manipulacja kursem dolara powoduje to, że cała ta masa nagromadzonych pieniędzy staje się z czasem bezwartościowa. Doszli do tego, że trzeba to zmienić. Jest jeszcze podstawowa kwestia, gdzie Chiny mogą przeprowadzić swoją ekspansję. Od strony północnej, o ile jest oczywiście znany już z czasów japońskich północny region surowcowy, niebywale bogate we wszystkie, no w całą tablicę Mendelejewa miejsce. Natomiast no, Rosja zupełnie tego nie odda. Oczywiście następuje kolonizacja chińska i jeśli chodzi o region całej, no, całej Syberii, powiedzmy odtąd wszystko na wschód, następuje gigantyczna kolonizacja chińska. Chińczycy stanowią już ponad 1/6 ludności miejscowej. Przy czym jeszcze jest kwestia taka, że ludność rosyjska czy rosyjskojęzyczna jest biologicznie właściwie bezwartościowa. To są ludzie, którzy są w większości nałogowymi alkoholikami. Zupełnie biologicznie w wielkim upadku, co jest oczywiście odzwierciedlone jasno w negatywnym przyroście naturalnym w rosyjskojęzycznej części ludności Dalekiego Wschodu. Chińczycy wręcz przeciwnie. Jest też taka ciekawa kwestia, że na granicy Chin, na murze, po stronie rosyjskiej zaludnienie jest 10 razy mniejsze na kilometr niż po stronie chińskiej. Natomiast no, póki Rosja ma broń atomową i dosyć nowoczesną armię, nie ma tutaj możliwości. Na wschód wiadomo, że jest Japonia, tam nie ma zupełnie opcji. Tajwan i tak dalej, Filipiny, Tajwan, Japonia to jest ten pas powstrzymywania, jaki Stany urządziły sobie, żeby powstrzymać Chiny. Indie, zupełna brak możliwości, największy konkurent Chin i prawdopodobnie państwo, które przebije Chiny za jakieś 10-20 lat, nie tylko w liczbie ludności, ale ogólnie w PKB, w kwestiach technologicznych, ogólnie w rozwoju państwowym. Zostaje oczywiście Kazachstan, wszystkie te republiki posowieckie, tam rzeczywiście chińska ekspansja się odbywa. To jest głównie w kwestiach surowcowych, czyli gaz, ropa. Pakistan i Bangladesz, najwięksi sojusznicy Chin i też jednocześnie powstrzymujący Indie. Państwa tutaj półwyspu właściwie same sobie dobrze radzą, nie potrzebują ani pomocy chińskiej, ani nie chcą, żeby się Chińczycy wtrącali. Więc chińska ekspansja jest ograniczona właściwie tylko do Afryki, skąd zdołali wyprzeć już i Europejczyków, i Rosjan. I od właśnie 2010 to jest Europa. Europa na tyle już upadła, że Chińczycy postanowili po prostu wykupić to, co się da. Najpoważniejszą kwestią, dlaczego chcą wykupić, to jest technologia. Chińczycy technologicznie stoją bardzo słabo. Jest gigantyczna presja na to ze strony rządowej, od najwyższych władz, na to, żeby pozyskiwać technologię. Pozyskuje się technologię, oczywiście kradnąc technologię. To jest podstawowa kwestia pozyskiwania przez Chiny. Między innymi technologia tego magnetycznego pociągu łączącego lotnisko w Szanghaju z miastem samym. Dali wybudować to Niemcom, zobaczyli jak to się buduje, zobaczyli całą technologię i zbudują właśnie aktualnie swoje łączące tutaj cały Szanghaj z Kantonem. Także to też pokazuje skalę, na jaką Chińczycy są w stanie działać. O ile Europa ma powiedzmy tory takie testowe, to Chińczycy już mają ten odcinek w Szanghaju, już mają budowany ten odcinek do Kantonu i do Hongkongu. Kolejna kwestia. Energetyka atomowa. Chińczycy budują, Europejczycy zamykają. Jest to po części, podobnie też te zapory na rzekach, jest to po części chęć Chińczyków uniezależnienia się od dostaw ropy naftowej. Pędy nie ma jak, nie ma możliwości przeprowadzenia naftociągu. Są jakieś próby, ale oczywiście nieudane. Największy wolumen przechodzący do Chin przechodzi przez cieśninę Malakka, kawałeczek poniżej tutaj. Jest to cieśnina uznawana za jedno
z takich ciasnych gardeł świata. To znaczy zablokowanie tej cieśniny powoduje właściwie no, zastopowanie ekonomii chińskiej. To jest straty rzędu 20-30%. W takim stanie, w jakim Chiny są dzisiaj, to jest no, nie do odrobienia. Elektrownie atomowe są budowane oczywiście z technologii ukradzionej, natomiast jest tutaj taka zaleta, że one są względnie bezpieczne. Od 2010 paradygmat rządu chińskiego zmienił się z kwestii nacisku na wzrost PKB, który dominował przez ostatnie 30 lat, na nacisk technologiczny. Oni wiedzą, że tylko technologia może dać im ten taki skok naprzód, który umożliwi wyciągnięcie de facto całego państwa, wciągnięcie całego państwa tej części wewnętrznej w rozwój chiński. Nie ma zupełnie żadnej innej opcji, ponieważ tam są z jednej strony ludzie niewykształceni. Siła robocza jest po prostu siłą niewykształconą, zdatną tego, żeby pracować na polu, ewentualnie składać w fabryce coś. Dlatego też Chińczycy kładą wielki nacisk na edukację, wysyłają znaczącą liczbę studentów do uczelni zagranicznych i w 2011, pod koniec chyba w listopadzie albo w grudniu, jest to wskaźnik troszkę taki labilny, natomiast Chińczycy nadali największą, wypromowali największą ilość doktorantów na świecie. To jest oczywiście związane z liczbą ludności, natomiast przekroczyli wszystkie, są na pierwszym miejscu od 2011. Są też największym, można powiedzieć, bankierem świata. Zasoby chińskie zbudowane przez te ostatnie 30 lat to jest 3,2 biliona naszego biliona, czyli 3200 miliardów dolarów, z czego mniej więcej dzisiaj jest przeznaczane 400 miliardów do bezpośredniej inwestycji w Europie. A tu jest jeszcze taki slogan rządu, że chcą zmienić z Made in China na Invented in China. Czyli z fabryki świata chcieliby się stać ponownie przodującą potęgą technologiczną. Oczywiście nie ustrzegli się w międzyczasie wielu takich zawirowań, można by powiedzieć, identycznych jak w Stanach i wynikających z identycznych przyczyn. Przede wszystkim kwestia bańki na rynku nieruchomości. Tak znaczące inwestycje, podobnie jak w Japonii, gdzie się betonuje ocean, bo nie ma co robić z tym betonem. Podobnie w Chinach zaczęto po prostu budować bezsensowne inwestycje. To jest najlepszy przykład, jak państwo może tracić pieniądze na zupełnie rzeczy bezsensowne. Jest kilka miast w Chinach zbudowanych na od miliona do 2 milionów mniej więcej ludzi, które są puste po prostu. Miasto jest całkowicie puste, jest zbudowane wszystko, drogi, domy, sklepy i tak dalej. Miasto stoi puste i po prostu nikt nie chce tam zamieszkać. Więc no, taka ekspansja, identyczna jak ekspansja kredytowa w 1929, tak ekspansja na rynku nieruchomości w Chinach spowodowała załamanie. Spowodowała też taki mini bailout chiński. Natomiast Chińczycy ustrzegli się jednego błędu, nie chcieli za wszelką cenę ratować wszystkiego. Jeśli coś miało upaść, a nie było też no, kolejnej takiej ciekawostki chińskiej, czyli powiązań i kontaktów, to upadało. Powiązanie i kontakty to jest jedna z kluczowych kwestii dla zrozumienia ekonomii chińskiej. Jak w każdym państwie postkomunistycznym, bo Chiny już właściwie komunistyczne nie są ekonomicznie, kontakty są kluczową kwestią dla prowadzenia biznesu. Tam się nie uda nic, jeśli się nie ma odpowiednich kontaktów. Dlatego też te strefy ekonomiczne były ważne, ponieważ tam wszystkie te obostrzenia właściwie zostały zlikwidowane. Rząd stara się z tym walczyć, ale podejrzewam, że z tym akurat mu się nie uda walczyć. No jak zwykle komuna walczy dzielnie z problemami nieznanymi kapitalizmom. Jest jeszcze jedna ciekawostka odnośnie Hongkongu i odnośnie przyszłej, ewentualnej perspektywy, gdzie można tą technologię pozyskać właściwie w sposób najłatwiejszy. Hongkong oczywiście po przejęciu przez Chiny też był znaczącym bodźcem. Wiele osób też się przeprowadziło, wiele instytucji właśnie pod wpływem lęku przed chińskimi władzami, przed chińskimi przepisami, przed całym tym aparatem urzędniczym. Natomiast jest też Tajwan. Tajwan jest jednym z najbardziej rozwiniętych regionów świata. I o ile Chińczycy dzisiaj nie mają szans na to, żeby połączyć te dwa państwa, o tyle w perspektywie
dekad. Tak jest właśnie plan chińskiego rządu, że stworzyć identycznie jak z Hongkongiem, jedno państwo, dwa systemy. Identycznie Tajwan, jedno państwo, dwa systemy. Natomiast póki jeszcze ten Tajwan pozostaje poza możliwościami chińskimi, no trzeba te technologie pozyskiwać. Chińczycy swego czasu byli, czyli w tych latach 90. państwem przyciągającym po Stanach. Cały czas trzeba pamiętać, że to jest po Stanach. Największą liczbę inwestycji z całego świata. Stany oczywiście są numerem jeden i długo, długo po tym nie ma nic. Zarówno w możliwościach, w sensie możliwości prowadzenia biznesu, jak i w opłacalności, w ogólnym, powiedzmy, klimacie biznesowym, bezpieczeństwie też biznesowym. Natomiast Chińczycy, pomimo że to bezpieczeństwo było znacząco niższe, przyciągali, byli drugim państwem z kolei przyciągającym największą liczbę inwestycji. Te inwestycje chińskie, te inwestycje w Chinach to jest mniej więcej 50-60% dzisiejszego eksportu chińskiego. Więc gdyby nie te inwestycje, gdyby nie przenosiny spółek do Chin, ten cud właściwie nie miałby miejsca. Gdyby nie kapitał zewnętrzny, głównie europejski i ze Stanów Zjednoczonych. Podobnie ciekawie odbywa się to jak w Korei Południowej. W Korei Południowej to się działo w latach 50-60. Spółki joint venture kapitału zagranicznego, pozostające pod kontrolą wtedy jeszcze rządu chińskiego. Teraz usiłuje się to prywatyzować, natomiast nie jest to łatwe. Więc kapitał zachodni właściwie nie ma żadnej możliwości decyzyjnej. W latach 90. dopuszczono też kapitał zachodni do kupowania akcji B na giełdzie w Szanghaju i w Shenzhen. To są akcje, które właściwie nie dają żadnego przełożenia na możliwość decyzyjną w spółce. Natomiast są oczywiście ciekawym instrumentem inwestycyjnym. I tutaj przechodzimy do chińskich inwestycji zagranicznych. Przede wszystkim cała masa 3,2 biliona dolarów, z jaką trzeba coś zrobić. Kolejną kwestią jest, dlaczego rząd chiński chce się tych pieniędzy pozbyć. To nie jest tylko kwestia pozysku technologii, to nie jest tylko kwestia możliwości pozbycia się w sumie bezwartościowego papieru. To jest też kwestia, że ta masa pieniądza na rynku chińskim pieniężnym tworzyła niebywałe problemy dla Banku Centralnego Chińskiego. Nie do końca było wiadomo, co się z tym stanie i ta taka, powiedzmy, presja niewiedzy rzutowała na chińską politykę, monetarną, która jest właściwie ostatnimi czasy jedną z najsensowniejszych z całego świata, ponieważ wbrew temu, co ostatnio postulował jeden z tych amerykańskich jakichś naukowców, wbrew Keynesowi, wbrew wszystkiemu, co u nas jest prawdą objawioną, Chińczycy duszą inflację. Za wszelką cenę duszą inflację. Niby wydawałoby się, że będzie to kosztem rozwoju. Natomiast rozwój się utrzymuje dalej. Oczywiście oni startują ze znacząco niższego poziomu i wtedy jest zdecydowanie łatwiej to osiągnąć. Natomiast rozwój się utrzymuje dalej na poziomie 9-8-9%, a inflacja jest zduszona. Tutaj jest PKB, rozwój PKB chińskiego w latach 1952-2005. To jest w juanach, natomiast nie jest niestety skorygowany o inflację. Inflacja poza latami 90. i poza 94, kiedy była na poziomie 20%, utrzymywała się mniej więcej na poziomie 8-10%, więc powiedzmy, że można by do połowy ściągnąć ten sam szczyt. Tutaj mamy sam początek powstania państwa, wielki skok naprzód, obniżenie, znaczące obniżenie PKB, rewolucja kulturalna. Tutaj ten niewielki wzrost PKB i takie wahania, on właściwie się waha cały czas w tym samym przedziale, jest spowodowane tylko i wyłącznie przyrostem naturalnym. W sensie po prostu Chińczyków stało się więcej chłopów pracowało na polach, bo wtedy Chiny właściwie tylko tym bazowały. I sam początek. Prywatyzacja rolnictwa, same te początki, Shenzhen, specjalna strefa ekonomiczna. Później kolejne te strefy ekonomiczne i wejście do WTO.
Jak widać tutaj kryzys finansowy azjatycki z 97 właściwie nie spowodował żadnego zachwiania w Chinach. Chiny po prostu wtedy były tak mało jeszcze zglobalizowane w stosunku do państw azjatyckich, że nie zostały właściwie dotknięte. Oczywiście były już znacząco uzależnione od Zachodu, natomiast było to uzależnienie czysto tak niskopoziomowe, w sensie, że Chiny produkowały, były państwem niemalże surowcowym i surowcem była praca ludzka po prostu, więc kryzys nie miał właściwie żadnego wpływu na to. Od 2010 bank chiński zaczął, jak to ujęli, cyzelować politykę monetarną. Polega to mniej więcej na tym, żeby cały czas dusić inflację, a jednocześnie utrzymywać niski kurs juana. To jest podstawowa kwestia, jaką Chińczycy do dzisiaj są oskarżani przez cały świat. Natomiast no, są w takiej pozycji, że właściwie zupełnie się nie przejmują tym. 2011 kryzys europejski. Chińczycy już w 2010 wiedzieli, że ten kryzys nastąpi w znaczącym wymiarze. Już w 2010 przygotowali plan działania. Plan działania polega na tym, że dopiero w 2012 będą większe zakupy chińskie na rynku europejskim. Z tego względu Chińczycy chcieli wyczekać po prostu, aż padnie ekonomia europejska naprawdę nisko, żeby kupić jak najtaniej. Nie jest sztuką oczywiście wydanie całej tej masy pieniędzy, trzeba ją wydać sensownie. Chińczycy też niebywale są, to jest głos właściwie większości ekonomistów chińskich, są niebywale zdziwieni, jak Europa może do dzisiaj funkcjonować przy takim sztywnym rygorze pracy. Dziwią się, jak jest możliwe odchodzenie na emeryturę w tak wczesnym wieku. No wszystkie te nasze absurdy europejskie są dla nich naprawdę niepojęte. Ze szkodą dla nas, z korzyścią dla nich. Został stworzony taki fundusz inwestycyjny, China Investment Corporation. Ten fundusz zarządza 400 miliardami euro. W 2012, to będzie albo marzec, albo kwiecień, znaczy w sumie jeszcze nie do końca wiadomo, może maj nawet, ma przyjechać wielka delegacja chińska do Europy, osądzająca, co się nadaje do kupienia, gdzie można pozyskać technologię, co można pozyskać. Chińczyków nie interesuje właściwie w ogóle, poza niewielkimi zakupami obligacji hiszpańskich, chyba na 600 miliardów euro, 620 dokładnie, zupełnie ich nie interesuje, no niewielkie. Milionów, przepraszam, milionów. Ja wziąłem miliardów? Nie, milionów, 620 miliardów to nie ten rząd zupełnie, milionów. Zupełnie ich nie interesuje z tego, co właściwie było w planie. Nie interesuje ich zakup obligacji europejskich. Natomiast sytuacja zmusiła Chińczyków do zakupu tych obligacji po to, żeby utrzymać płynność finansową części państw, między innymi właśnie Hiszpania, Irlandia, Węgry, Grecja. Stwierdzili po prostu, że to im się bardziej opłaca niż spowodowanie całkowitej zapaści. To jest też taka ciekawostka, że Chiny ocalają Europę przed kryzysem ekonomicznym. To jest no, niebywała rzecz, jednak żyjemy w ciekawych czasach. Dostali Chińczycy też propozycję zebrania funduszy, zasilenia Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej, natomiast byłoby to zupełnie, to przede wszystkim jest niebywale dziwne, jak Europejczycy wpadli na taki pomysł, ponieważ Chiny miałyby zastąpić fundusz walutowy tutaj i miałyby się stać jakimś takim pożyczkodawcą, ale właściwie pożyczek na wieczne nieoddanie. No Chińczycy oczywiście się na to nie zgodzili, to jest jasne. Interesuje ich tylko i wyłącznie przejmowanie majątku trwałego. Począwszy od portów Grecji, a skończywszy na autostradach. Są zainteresowani właśnie z jednej strony kwestiami technologicznymi, stąd też przejęcie Volvo, a z drugiej właśnie czymś takim, co będzie trwałe, co nawet w przypadku kryzysu ekonomicznego europejskiego, po prostu im zostanie. Oczywiście zawsze istnieje możliwość nacjonalizacji ze strony państw europejskich i wbrew temu, co by się wydawało, wcale nie jesteśmy tak daleko od tego. Też kolejna kwestia, 20 lat temu Europa się obawiała nacjonalizacji chińskiej. Dzisiaj Chińczycy się obawiają tego, że zostanie to znacjonalizowane przez Europę. I jesteśmy właściwie politycznie niedaleko. Tutaj zmiany mogą nastąpić w przeciągu kilku miesięcy, gdzie dojdzie, może nie w Niemczech, ale w tych państwach
południowej Europy do władzy ktoś taki jak jeden z kandydatów partii socjalistycznej we Francji na prezydenta, który powiedział, że 75% podatku dla najbogatszych to jest najlepsza opcja. Więc równie dobrze może powiedzieć, że znacjonalizowanie przedsiębiorstw chińskich będzie też doskonałą opcją. Chińczycy wiedzą, że są na pozycji dominującej, mogą sobie pozwolić na negocjacje z europejskimi, ciężko powiedzieć, partnerami, bo to są właściwie rządy proszące o pożyczki. Rząd Grecji i premier i minister finansów powiedział, że jest niebywałym szczęściem, że Chińczycy są w stanie wyciągnąć pomocną dłoń do jego państwa. Czym to się kończy, to jest oczywiście jasnym przejęciem większości portu Aten w Pireusie przez Chińczyków. Dlaczego to jest też ważne? Ponieważ na identycznych zasadach następowała kolonizacja ekonomiczna Afryki Północnej przez Europejczyków pod koniec XIX wieku. Przejmowali na identycznych zasadach majątek trwały, sprowadzając ludność miejscową do zwykłych wyrobników. Europie może to przynajmniej przez 5 czy 10 lat nie grozi. Natomiast za tym wszystkim idzie odpływ drenaż mózgu. Idzie odpływ najzdolniejszych, którzy nie widząc przyszłości tutaj, będą albo, bo Stany oczywiście dalej są znacząco powyżej wszystkiego, co Chiny mogą osiągnąć, albo do Stanów, albo po prostu do Chin. Może się odwrócić kierunek emigracji, kiedy Europa stanie się taką jakby półkolonią. Za tym oczywiście też idą kwestie mentalności ludzi. Jeśli coś się zmieni w półkolonie, to mamy mniej więcej po 100 latach społeczeństwo takie, jak jest w Afryce Północnej. Czyli nie podejrzewam, że miejsce, gdzie chcielibyśmy żyć. Jest jeszcze kwestia taka ciekawa. Rząd chiński walczy z protekcjonizmem europejskim. To znaczy nie pozwala, stara się nie pozwalać na blokowanie inwestycji chińskich. Póki co niestety, albo na szczęście, te inwestycje są blokowane. Między innymi na Islandii jeden z najbogatszych chińskich biznesmenów postanowił sobie kupić kawałek Islandii po prostu. Było chyba 300 kilometrów, coś koło tego. Zostało to zablokowane przez rząd Islandii. Chińczycy chcieli wykupić jedną ze spółek naftowych amerykańskich. Zostało zablokowane na poziomie kongresu. Zgodnymi głosami i demokratów, i republikanów. Natomiast jak długo ta sytuacja może się ciągnąć, jest bardzo dyskusyjne, ponieważ po prostu brakuje pieniędzy. Chińczycy mają te pieniądze i w końcu wyborcy sami zmuszą legislację do tego, żeby Chińczyków zacząć wpuszczać. Jak się kończy wpuszczenie Chińczyków i jakie Chińczycy mają pojęcie o rynku europejskim, mieliśmy okazję zobaczyć na przykładzie autostrady. Chińczycy są przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego u siebie. Są przyzwyczajeni przede wszystkim do taniej siły roboczej, której można w nieskończoność odkładać wypłatę wynagrodzenia. No w Polsce to nie przeszło. I też właściwie możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, jak wielkim ciosem dla prestiżu chińskiego była ta kwestia autostrady. Chińczycy chcieli naprawdę chcieli się pokazać tutaj z jej najlepszej strony. Oczywiście nie z dobrego serca, tylko dlatego, żeby otworzyć sobie cały Schengen. Nie wyszło. Natomiast nie jest to w obecnej sytuacji w 2012 dla nich problemem, ponieważ tylko i wyłącznie oni mają pieniądze. Pieniądze ma jeszcze możliwe, że ma jeszcze Brazylia, ale to są ilości skandalicznie niskie jak na nasze potrzeby. Chińczycy też mają taką właściwość taką narodową. Są niebywale pragmatyczni. Wszyscy nasi goście z Chin mówią o kilku kwestiach. Ich nie obchodzi historia, ich nie obchodzi kultura, ich nie obchodzą zabytki. Ich obchodzi to, żeby miasto miało wieżowce, żeby był przemysł, żeby iść na drogie zakupy. Ostatnio właśnie wizytowali Hamburg i dziwili się, dlaczego jest to jedno z największych miast niemieckich, jedno z największych centrów ekonomicznych, nie ma w ogóle wieżowców. Także jest to trochę takie podejście, jak mieli Amerykanie, powiedzmy, jeszcze 100 lat temu, czy jak mieli Rosjanie. Wszystko musi być duże, wszystko musi być najlepsze, no i wszystko oczywiście musi być najlepiej chińskie. Zainteresowanie chińskie
ogranicza się właściwie tylko do kwestii ekonomicznych. Wiele osób miało okazję obserwować w Chinach kwestię taką, że jeśli biznesmen podjechał samochodem no nie najlepszym, w sensie, że nie najnowszym, najdroższym, to był zupełnie, nawet jeśli to był człowiek bardzo bogaty, jakiś tak umocowany biznesowo, nie miał żadnej szansy na zrobienie biznesu w Chinach, ponieważ to wrażenie było kluczowe. To jest zupełnie jakaś niepojęta dla nas gra pozoru, przecież nikt nie musi się afiszować z bogactwem, a mimo to może być właścicielem jakiejś wielkiej spółki. W Chinach jest przeciwnie, z bogactwem się afiszują wszyscy. Im kto ma więcej, tym stara się bardziej to pokazać. Jak to się przekłada na samą strukturę chińskiego społeczeństwa? Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, że bogactwo mogłoby pójść w oczy, ono jest impulsem dla biednych, żeby starali się stać bogatymi. To jest coś takiego jak w Stanach, powiedzmy pod koniec XIX wieku. Bogactwo jest impulsem do bogacenia się. Oczywiście Chińczycy są w znaczący sposób stłamszeni przez administrację. Bez łapówki na żadnym szczeblu nie da się załatwić niczego. Natomiast to się może zmienić. Takie zmiany, jeśli zdołano przeprowadzić z gospodarki całkowicie zamkniętej, gdzie de facto nie było własności prywatnej, w przeciągu 30 lat, a Chińczycy myślą zwykle dekadami, jest całkowicie do przewidzenia, że w przeciągu kolejnych 30 lat Chińczycy zdołają wykształcić podstawową taką klasę średnią, która z kolei popchnie cały ten kos pracy w zupełnie innym kierunku niż jest dzisiaj. Tu mamy jeszcze ciekawostkę taką, że Chińczycy są zdecydowanie nastawieni nie na sferę usługową, czyli to, co dominuje w PKB państw nazywanych rozwiniętymi. Chińczycy są nastawieni na przemysł. Przemysł, czy to są zakupy w Europie, czy budowanie od podstaw przemysłu u siebie, jest podstawą i przez najbliższe lata prawdopodobnie będzie tą podstawą dla ekonomii chińskiej. Tutaj są kwestie, jeszcze możemy omówić boomu kredytowego. W pewnym momencie, ale trwało to naprawdę niedługo, bank chiński zaczął się zachowywać w sposób nie do końca racjonalny. Zaczął udzielać kredytów, starając się napędzić koniunkturę. Natomiast dosyć szybko się zorientowano, że to prowadzi właśnie do aberracji typu bańka nieruchomości, gigantyczna inflacja i bardzo szybko się z tego wycofano. Także tutaj widać, że głębokie podłoże myśli ekonomicznej chińskiej, oczywiście o ile dostosowane do warunków chińskich, jest całkowicie antykeynesowskie. Z małymi wiadomo zawsze wyjątkami to jest nie do uniknięcia. Jest też kwestia taka dosyć ciekawa podejścia politycznego, jak w sferze takiej jakby psychologicznej podchodzą politycy europejscy do pomocy chińskiej. Za wszelką cenę się ubiegają o tą pomoc. Zupełnie jakoś nie są w stanie przeprowadzić negocjacji na jakimś poważnym poziomie. Po prostu jest błaganie o pomoc. Sytuacja chyba nie jest jeszcze aż tak fatalna w Europie, żeby błagać Chińczyków. A jeśli rzeczywiście błagają, to nam pokazuje, jak jest naprawdę źle. Głównie tu mam wiele przykładów z Grecji, ale to jest chyba już dla wszystkich jasne, jak sytuacja w Grecji wygląda. Jak wielkie możliwości to stwarza Chińczykom. Automatycznie wejście do Grecji stawia ich na pozycji wejścia de facto do całej Unii Europejskiej, dostępu do całego rynku. Islandia, Irlandia, Węgrzy, wszystkie te państwa mające kłopoty fiskalne są na celowniku Chińczyków. Też jest kwestia, to już jest sprawa Stanów. Chińczycy wykupili, właściwie ciężko powiedzieć, że wykupili. Jest niebywale ciekawy wywiad na YouTube. Elon Musk to jest osoba zajmująca się w Stanach, zastępująca de facto NASA, prywatna inicjatywa polegająca na wysłaniu człowieka i ładunku w kosmos.
I Chińczycy starają się za wszelką cenę wykupić właśnie jego technologię. On stara się bronić przed tym. Podobnie też opisuje właśnie stopień szpiegostwa przemysłowego, jakiego dopuszczają się Chińczycy. Pomijając kwestię ataku hakerskiego. To jest po prostu specjalnie szkoleni ludzie w Chinach, którzy wyjeżdżają do Stanów z zadaniem jednym i jedynym i zdobyć jak najwięcej technologii. Szpiegostwo przemysłowe naprawdę na poziomie państwowym, jakiego nawet za najlepszych czasów Związku Radzieckiego Sowieci nie byli w stanie zrobić. Chińczycy bez problemu robią. Kwestie Volvo są też o tyle ciekawe, że Volvo było wcześniej własnością Forda. Technologia została po części przekazana. Natomiast Ford już wtedy, przypuszczając, to jest też taka dosyć ciekawa kwestia, skąd oni mogli już wtedy wiedzieć, że upadnie oddział Volvo i że będzie coś trzeba z tym zrobić. Volvo nie dostało właściwie żadnej najnowszej technologii. Także są mniej więcej 10 lat do tyłu. I te z całym szacunkiem do wszystkich posiadaczy samochody, które dzisiaj wychodzą, to jest tylko ładne opakowanie. Chińczycy postawili na opakowanie, bo też wiedzą, że to się sprzedaje w Europie. Natomiast technologicznie niestety te samochody są mniej więcej 10 lat do tyłu. Istnieje też wielki projekt w Irlandii stworzenia Centrum Przemysłu Chińskiego. Podobne zaczątki mamy w Polsce, na Śląsku. Nie pamiętam, jak się nazywa ta miejscowość. Powstaje wielkie takie Centrum Chińskie. I Chińczycy po prostu w ten sposób prawdopodobnie w przeciągu kilku najbliższych dekad opanują całkowicie technologię i ekonomię europejską. Jakie są zagrożenia dla takiego scenariusza, które dla nas ewentualnie mogą się okazać pozytywne? Przede wszystkim obecność Indii. To jest kolejny gigant, który między innymi dzięki temu, że dzisiaj to PKB jest tak niskie na głowę, ma wielki potencjał wzrostu. Druga kwestia, cały czas Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone w przeciągu najbliższych 10-20 lat cały czas będą na pierwszym miejscu, jeśli się nie zdarzy oczywiście jakiś gigantyczny krach, jakiego aktualnie się nie przewiduje. Będą cały czas na pierwszym miejscu i o ile można powiedzieć z jednej strony, że XXI wiek będzie wiekiem Azji, czy to będzie wiek Chin, czy Indii, to ja bym się skłaniał do takiej oceny, że to będzie wiek Stanów Zjednoczonych w Azji. Rzeczywiście te państwa azjatyckie będą wzrastały i całkiem możliwe, że spełni się też to powiedzenie Mao, co to jest Europa, to jest mały półwysep na zachodzie Azji. Natomiast w stosunku do Stanów Zjednoczonych jest tak wiele czynników, tak wiele niewiadomych i tak wiele wskazujących na to, że jednak to Stany mogą się okazać wiodącą siłą. Właściwie ciężko dzisiaj jest to ocenić, natomiast takie są możliwości. Jest też możliwość oczywiście załamania ekonomicznego europejskiego, które doprowadzi z kolei do załamania w Chinach. Pomimo ich wielkiej nadwyżki i finansowej, i handlowej, to załamanie właściwie sprowadzi to, o czym mówiliśmy wcześniej, całość nadwyżki chińskiej do bezwartościowej kubki papieru. Oni nic nie będą mogli z tym zrobić, co jednocześnie spowoduje załamanie kopytu wewnętrznego, które jeszcze nie jest do końca ukształtowane. Oni aktualnie go kształtują, natomiast załamanie dzisiejszego kopytu wewnętrznego to jest pogrążenie Chin w chaosie. Więc jakiekolwiek załamanie na rynku albo europejskim, albo na rynku w Stanach Zjednoczonych powoduje automatycznie coś, czego na przykład nie doświadczą Indie z racji swojej biedy. Powoduje automatycznie upadek Chin. W Chinach dosyć mocne są tendencje odśrodkowe, między innymi mniejszości narodowych. Właściwie cały Zachód to są mniejszości, między innymi mniejszości muzułmańskie. Pomijając kwestię Tybetu, bo Tybet jest właściwie już skolonizowany przez Chińczyków, natomiast w Tybecie nie ma nic. Natomiast kwestie północno-zachodnich części Chin, jeśli by doszło do takiego wydarzenia powodującego w Chinach chaos, to jest właściwie pewne, że tamte części albo się oddzielą, albo zapanuje w nich mniej więcej taki stan jak w Afganistanie. To jest ocena części analityków.
Cały czas też mówi się o kwestiach północ-południe Chin. No i oczywiście występują różnice językowe. Chińczycy cały czas starają się zatrzeć tą różnicę. Pisze się tak samo, mówi się inaczej. Więc kwestia podziału północ-południe właściwie jest nieistniejąca. Co by się stało, gdyby Chińczycy przestali, gdyby Chiny z kolei upadły? Jaki ewentualny miałoby to wpływ na Europę? Są też oceny, że odbudowanie potencjału europejskiego ekonomicznego mogłoby zająć 3 miesiące. Natomiast to są oceny nie biorące w ogóle pod uwagę kwestii mentalności społecznej. Tylko i wyłącznie z tej kwestii nie da się odbudować tego potencjału. Także Europa, o ile nie nastąpi jakiś znaczący zwrot, to właściwie jest skazana albo na dryfowanie, albo po prostu na upadek. Pytania zapraszam. Czy można krótkie komentarze? Pewnie. Jeśli chodzi o to, że Chińczycy nie cytuję minimalny bailout, tak jak to padło, on był proporcjonalnie o wiele większy niż w Europie niż w Stanach, o ile wie. W stosunku do ich... Procentowo, tak. Natomiast w skali nadwyżki finansowej, jaką mają Chińczycy, ten bailout to było chyba 1000 miliardów, mniej więcej. Nie pamiętam dokładnej liczby. Powiedziałbym, że oni de facto wpompowali w gospodarkę o wiele więcej pieniądza niż zrobili to Europejczycy czy Amerykanie. Jest to... Sensie, technicznie tak? się to zgadza, natomiast Europejczycy i Amerykanie pompują te pieniądze wypuszczając obligacje, a Chińczycy pompują te pieniądze z nadwyżki finansowej. To jest zupełnie inna kwestia. Dlatego był to dla mnie minimalny, w sensie następstw dla ekonomii oczywiście dużych, natomiast dla finansów publicznych chińskich ten bailout nawet można zaryzykować, że jest na plus. Mam pytanie. Wspominałeś o tych kierunkach ekspansji w Azji. I mnie interesuje, czy coś się dzieje, jeżeli chodzi o kierunek południowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co wspominałeś o tej zależności od zależności dostaw ropy do Chin od drożności cieśniny Malakka. A jest to o tyle, powiedzmy, szczególny rejon poza tym, poza właśnie tą kwestią tej cieśniny, że mniejszość chińska napływowa, głównie w XIX wieku, stanowi tam albo spory procent od licząc powiedzmy od Malazji, szczególnie przez Singapur. Albo jeżeli jest faktycznie już tylko mniejszością tam kilkuprocentową, to ma znowu duże wpływy ekonomiczne, czy w nazwijmy w establishmencie, w takich krajach Indonezja, czy nawet Filipiny. I czy oni wykorzystują, mam właściwie o to pytanie, czy oni wykorzystują to, że ta mniejszość się tam znajduje do jakiegoś uspokojenia, no bo jak wiemy, Indonezja, kraj muzułmański, cieśnienia Malakka przy jakimś wzmocnieniu sił, powiedzmy, fundamentalistów mogła być po prostu bardzo zagrożona, jeżeli chodzi o zamachy terrorystyczne. Cieśnina Malakka jest o tyle ciekawej części świata, że właściwie tam jest spokojnie. Indonezja, nie mam mapy niestety dokładnie pokazującej, to jest tutaj. Indonezja niespokojna zaczyna się dopiero tutaj. Tu jest właśnie Sumatra, te tereny odludne. Malezja, państwo bardzo spokojne, bardzo trzymające pod kontrolą jakiekolwiek ruchy ekstremistyczne. Natomiast problemem nie jest to, że jedno z tych państw chciałoby zablokować tę cieśninę. Problemem jest to, że ta cieśnina jest bardzo łatwa do zablokowania dla każdego. Czy to będzie Indie, właściwie jakiekolwiek państwo dysponujące dostatecznie dużą flotą, a w rejonie to są Indie, Tajlandia, Japonia, Filipiny, Indonezja, Stany Zjednoczone, są w stanie zablokować tę cieśninę. Po prostu. Blokada tej cieśniny przez banalne postawienie min, tak jak mówiłem, 20. Oczywiście można pływać zawsze naokoło. Natomiast płynięcie naokoło nigdy nie jest dobre. Tutaj był plan. Nie do końca wiem, jak te plany są realizowane, bo nie wiem, czy Tajlandia się zgadza na to. Żeby przekopać po prostu tutaj. To jest jeden z takich pomysłów chińskich, podobnie jak ta zapora trzech przełomów, żeby przekopać to. Natomiast Tajlandia nie do końca chce się zgodzić na to. Były też plany rurociągu przez Birmę, chyba nie jest to Jest dosyć duży problem, ponieważ
ta granica jest od 4000 lat niezmienna. Tutaj są Himalaje, ale w górę mniej więcej jakości Himalajów, oczywiście niższe, natomiast bardzo nieprzebyte. Tam się buduje bardzo ciężko. Nie jest to jakimś ostatnim gigantycznym problemem, ponieważ buduje się też w Tybecie, które ma warunki jeszcze cięższe i oczywiście nie liczą ani z kosztem osobowym, ani z materiałowym czy finansowym. Natomiast jedynym ewentualną możliwością to jest właściwie nawet trzy. Pierwsza kwestia, połączenie bezpośrednie naftociągiem Iranu i Chin. Druga kwestia, dlaczego Chińczycy tak mocno wchodzą do Kazachstanu i do tych państw na południe. Co, i to im się właściwie już udaje. Przejmują rynek gazu i ropy, wypychając stamtąd nawet Gazprom. Gazprom oczywiście ma jeszcze mocną pozycję, natomiast plany dwóch naftociągów z Morza Kaspijskiego bezpośrednio do Chin istnieją i będą realizowane. Dlatego też Chińczycy budują te elektrownie atomowe. Oni budują je dosyć szybko i w dosyć dużej ilości. Natomiast zapotrzebowanie Chin wzrasta właściwie z dnia na dzień wzrasta w zastraszający sposób i prawdopodobnie jednym z problemów chińskich będzie też po prostu niedostatek energii. I to nie niedostatek w sensie, że nas nie stać, tylko niedostatek taki, że nie ma. Że tego nie ma. Nie ma skąd wziąć. Tu jest największy problem. Chiński. Ale w tej samej sytuacji będą Indie za 5-10 lat. Oni mają oczywiście znaczące ułatwienie, w sensie, że z Zatoki Perskiej właściwie się wprost płynie do Indii, nie opływając niczego naokoło. Natomiast no, na pewno będą Indie też stały przed tym samym problemem. A jak takie kwestie się kończą, jasno widzimy na przykładzie II wojny światowej, blokady amerykańskiej, blokady Japonii, gdzie właściwie Japonia odcięta od surowców. Nie miała innego wyboru, musiała się zdecydować na wojnę. Już? Jeszcze jakieś pytania? A, już. Dobrze, no to ja mam dwa takie pytania. Pierwsza, podałeś w swoim referacie dużo takich danych ekonomicznych, konkretnych, typu PKB, dosyć czasami łatwo manipulowalnych. Zresztą wspominałeś, że w czasach Mao to w ogóle nie miało żadnego sensu. Tak. Natomiast jak teraz ocenia wiarygodność tych danych w kraju bądź co bądź otwarcie w planetarny jeszcze? Czy na ile wiarygodne są te dane PKB? I drugie od razu zadam, bo zbagatelizowałeś trochę, wspomniałeś, ale zbagatelizowałeś trochę potencjał chińskiej banki mieszkaniowej. Ja parę miesięcy temu byłem w Pekinie, rozmawiałem z ludźmi tam i ludzie mi mówili, że no Pekin to nie jest oczywiście, stolica nie jest reprezentatywna dla całego kraju, ale w Katmandu ludzie mi mówili, że średnia pensja w Pekinie pozwala zakupić jeden metr kwadratowy mieszkania. Tak. I to jest w sytuacji, kiedy tam między każdymi dwoma blokami, dwoma wieżowcami, jeśli jest miejsce, to staje trzeci wieżowiec i to się utrzymuje od kilku lat. To dla mnie brzmi jak bania nawet, a nie bańka. Z jednej strony jest to bania albo bańka, natomiast identyczną sytuację to jest właśnie charakterystyczne dla państw trzeciego świata wybijających się ekonomicznie. Identyczna sytuacja jest w Rosji. Moskwa, miasto i czynszów, i kosztów kupna mieszkania właściwie chyba w pierwszej dziesiątce czy piątce nawet na świecie. Podobnie Pekin i Szanghaj, właściwie wszystkie takie największe miasta chińskie. Natomiast jedna jest za coś kultury. Tu jest też kwestia na ile... Na ile to jest, nie wiem... Ta bańka globalnie jest ważna, natomiast jednak oni kupują te mieszkania. A czy to nie jest napędzane właśnie jakoś kredytami, czy w jaki sposób? Chińczycy nie udzielają tych takich złych kredytów. Znaczy oczywiście wiadomo, że to jest generalizowanie, powiedzmy może 2% albo 3% udzielają. Natomiast generalnie banki chińskie mają zakaz udzielenia takich kredytów. Tu jest ta kwestia. Czyli uważam, że specyfika stolicy po prostu. Nie byłem w Pekinie, więc niestety nie wiem, ale sądząc po normalnych, znaczy po pozostałych państwach, stolica zawsze tak wygląda. A poza tym weźmy też pod uwagę, znaczy mówisz, że metr kosztuje przeciętną... No, ale w Pekinie, Pekinczyka. No ale klasa się nie ma 300 milionów ludzi, no to przecież są ludzie, którzy to kupują.
No właśnie, bo to jest też kwestia, że wielu... No tak, ale no w Pekinie też zarobki są. Była ostatnia informacja, że cały ten kongres, czy tam izba, Sejm Chin jest bogatszy niż kongres plus izba reprezentantów. A, no to jest też charakterystyczne dla tych biednych państw, gdzie elita jest zawsze bardzo bogata. Ale rzeczywiście może biedota się po prostu gnieździ w slumsach. Klasa średnia sobie kupuje mieszkania, a klasa najwyższa po prostu jest bogata. Także tutaj nie ma. Nie znam sytuacji Pekinu. Jeśli można, mały komentarz do tych kredytów. Mi się wydaje, że no nie wiem, według tam paru solidnych analityków ten problem z tych kredytów, jak jest to, że jest bardzo duży. To znaczy, przykładowy schemat, jak to opisują, jak to według nich działa, wygląda tak, że owszem, są prywatne banki, są prywatne przedsiębiorstwa. Natomiast PKB jest liczony tak, że liczy się od zbudowanego. Więc jak jest taka lokalna nomenklatura, typu przedbank, który jest treścią albo zdjęciem dla lokalnego taksyka, siadając przy kawce, czy miejsce, ja muszę mieć 10% wzrostu, tu masz pieniądze, prawda, pożyczaj to firmom budowlanym, na które to zbudują. Dzięki temu ty masz kasę z prowizji, ja mam awans od jakichś politycznych moich zwierzchników. I w ten sposób się buduje olbrzymie ilości po to, żeby, no, może nie jak od czasu ma, ale żeby nabiegać. Tak, ja rozumiem o tych miastach, które są właściwie... Hugh Henry, taki modny, powiedzmy, analityk, też właśnie mówi, że jechał taką tą szybką koleją, o której mówiłeś, i w całym pociągu, nie w wagonie, w całym pociągu było kilka osób. Tak, to jest tak. I on powiedział takie chyba takie zdanie, żeby rozróżniać zdolność do budowania wzrostu PKB z budowaniem wartości z rzeczywistym rozwijaniem gospodarki, bo można mieć gigantyczne statystyki wzrostu PKB, tak to no, po prostu wchłonić majątek, który się, jeżeli mierzymy PKB wydatkami, no to w ten sposób sobie nie wydawają. I na pewno to finalnie następuje, jednak te 3,2 biliona nie bierze się znikąd nadwyżki finansowej. Ale właśnie to, sam zadać to pytanie, na ile to rzeczywiście trwały. Wiesz co, no kwestia... Nadwyżka jest, jeżeli ją wpakujemy w coś, co nie jest produktywnym majątkiem, tak? Zgadza się, no to jest charakterystyka każdego zarządzania centralnego. Ale rozumiesz kogoś, jakby wiesz, jeżeli to jest budowane na kredyt, a nie jest produktywne, to naprawdę też nie może robić. Może, no w każdej chwili może to zrobić. Ale nie wydaje mi się, że... bo ta bańka właściwie już minęła. W sensie... No ja byłem kilka miesięcy temu, także nie sądzę, jak wyglądało. To jest trwale te budynki. Podobno to jest stan tak od kilku lat, że w Pekinie jest cały czas w budowie i cały czas te ceny się tak musiały. Jeszcze jeśli mogę się wypowiedzieć, byłem w Pekinie i na prowincji. Jest tak, że po prostu w Pekinie jest tak, że ludzie albo śpią po, no nie wiem, 5 osób w pokoju, tak, w swoich małych restauracjach, jak klasie niższej, a na prowincji jest tak, że no, buduje się właśnie te miasta widma, tak? Że to jest tak, że w Pekinie jest, no nie da się kupić mieszkania. Tak, to jest tą cenę, a na prowincji są stałe pusty. A jeszcze odpowiadając tak, z lewej strony, jakiś rok temu czytałem wywiad z szefem banku Industrial Commercial Bank of China, czyli ten ICBC, tak? I to wcale nie jest największy bank w Chinach. Ale on mówił, że już właśnie rok temu mają taką nadwyżkę finansową, że trudno im inwestować w cokolwiek bez wpływania, jak to się mówi, jak się za dużo zajmuje sobie, bez przeinwestowania? Przeinwestowania, czyli no, wpływania na ceny na ten rynek. Bez spekulacji, przepraszam, brakowało mi słowa. No dlatego też inwestują u nas. No tak. Coś trzeba z tym zrobić. No coś trzeba z tym zrobić, bo że po prostu mamy już tak dużo pieniędzy, że jest trudno inwestować bez spekulacji na jakimś innym rynku. Ja mam takie pytanie. Ja bym dotarł do ten pierwszy wątek, bo do tego tutaj zahaczyliśmy o wiarygodność tych danych chińskich generalnie. Nie wiem jak dokładnie wynika, jak wygląda wiarygodność danych.
Znaczy, no, czy te plany... Na pewno są zdecydowanie wrażliwiają go również za czasów mało, ale jak to wygląda od kuchni, no nie wiadomo właściwie. Ja tylko jeszcze taki mam mały komentarz, że nie może być kapitalistyczną gospodarka, gdzie dzieją się takie rzeczy, jakie tutaj pan w trakcie tego wykładu przedstawił, dlatego że po prostu mamy tutaj do czynienia, moim zdaniem, z bardzo dużym marnotrawstwem środków. To jest po pierwsze. Po drugie, centralnie sterowana gospodarka, gdzie waluta jest sztucznie usztywniana. Tak, kurs jest usztywniany. Po trzecie, nie ma pełnej swobody gospodarczej po prostu. I no, wszystko jest w gruncie rzeczy takie ni to komunistyczne, ni to kapitalistyczne. Więc tutaj można powiedzieć, że raczej no, Chiny nie będą dla nas, że tak powiem, wzorem pod pewnym względem i w pewnym momencie no, może państwo, tak, może to państwo dojść do takiego punktu, od którego się zacznie kryzys. To każdy państwo może dojść do tego. Bardzo poważnie. Natomiast Chiny, ja nie mówię, że Chiny są wzorem dla nas, po prostu Chiny nas wykupią i nie będzie wyjścia z tego. Tu jest ta cała sytuacja. A że to będzie negatywne, to też przecież wiemy, że nikt nie chciałby, żeby... Chociaż właściwie też ciężko jest powiedzieć, gdzie jest więcej wolności ekonomicznej, czy w Chinach, czy na zachodzie Europy. Zupełnie inny system, nie? No bo z jednej strony, tak jak tam byłem, no to wszyscy po południu, tak miałem wrażenie, że pół miasta jest na drugi etat, idzie na chodniki i zaczyna handlować wszystkim. Bo po pracy o godzinie 4 chodniki się zapełniają, a milicjanci gdzieś tam sobie chodzą i pomagają ludziom handlującym, żeby spędzać z tych chodników, nie? Tam, nie wiem, jeden zegarkami, drugi wachlarzami, trzeci czymś tam, a z drugiej strony na przykład ceny benzyny są regulowane odgórnie, nie? Więc to zupełnie... Jeszcze ciekawe, ostatnio te ceny spadły podobno. Tak, ponieważ jest kryzys, więc rząd stwierdził, że ceny benzyny trzeba obniżyć. Trzeba dodać, mówiłeś o wykupywaniu takich trwałych rzeczy, ale jeszcze o takich zmianach, które są politycznie wymuszane. Tak, to jest... Nie wiem, jak to na jakim punkcie stanęło, gdybyśmy się odbiło uszy, że w trakcie tych ostatnich jakichś tam negocjacji w IMF-ie, w Banku Światowym, oni wręcz tak... Żądają na przykład zaprzestania ataku w sensie praw człowieka i tak dalej. W związku by to weto Stanów Zjednoczonych, czy już... Nie jestem na bieżąco z tego. Identyczna sytuacja następuje właśnie w Afryce. Czy to już tak jest, czy tak wygląda, że tego weta nie ma? Czy jest jeszcze jakaś sytuacja? Identycznie wygląda sytuacja w Afryce, kiedy Chińczycy, powiedzmy Europa chciałaby demokratyzacji tej okolicy, natomiast Chińczycy nie chcą demokratyzacji, odpowiada im taki status, jaki jest tamtych państw. I nawet właśnie za to lokalni politycy dostają pieniądze właśnie, żeby to utrzymać. No i oczywiście, żeby też automatycznie Chińczykom koncesję przyznać. Jak wygląda kwestia prawa własności co do gruntów? Bo z tego, co kojarzę, to właścicielem wszystkich gruntów w Chinach jest państwo. Czyli... Państwo jest rzeczywiście największym właścicielem na całym świecie. Ale to znaczy, z tego, co wiem, to w Chinach nie da się kupić gruntu, tylko da się go wydzierżać na jakiś okres. Jeśli jesteś spółką zagraniczną, to tak. Czyli w taki sposób. Chińczycy mogą kupić, to mają prawo. Podejrzewam, że jakieś ograniczenia są odnośnie prawa własności ziemi. Natomiast normalnie możesz. Jako Chińczyk, czy jako spółka. A szczególnie kwestia ochrony prawa własności jest właściwie najmocniejsza i prawie pełna w tych specjalnych strefach ekonomicznych. I tylko i wyłącznie dlatego Zachód zdołał tam zainwestować. Ja mam jeszcze pytanie, w jakich krajach afrykańskich inwestują Chińczycy i w co tam można inwestować? Kenia, Tanzania, Uganda. To jest przyczółek chiński. W Somalii Chińczycy prowadzą poszukiwania geologiczne, ale to jest stosunkowo poszukiwanie. Nie pamiętam, jest jeden z tych takich rzadkich metali. Także proszę, czytam jakiś artykuł na ten temat i to jest pozyskiwanie tantalu. Tantal, właśnie. Tak, to jest tantal. I chciałam jeszcze tylko dodać
dlatego że Australia też ma złoża tych metali, tylko że wydobywa je w sposób cywilizowany, czyli z poszanowaniem wszelkich praw pracownika, ale oczywiście Chiny nie kupują od Australii, dlatego że taniej jest kupić od państwa afrykańskiego po prostu urządzonego przez Chiny mają przede wszystkim jedną z największych produkcji w sensie Chin rdzenne, samo państwo, wszystkich metali ziem rzadkich. Oczywiście te wszystkie metale są też w Rosji, natomiast są niewydobywane, nie opłaca się jakoś. A poza właśnie tantalem Somalia, Kenia, Uganda i Tanzania, to jest kwestia poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego. Tam jeszcze 5 lat temu Gazprom prowadził poszukiwania na dużą skalę, a dzisiaj już jest znacząco wyparte przez Chińczyków. Przez tą największą państwową spółkę chińską. Także no te kwestie. Jeszcze a po inwestowania w Afryce, to z takich ciekawostek jest tego, co kojarzę Yuan, której kryptowaluty na nie można wywalić za granicę, stał się za porozumieniem stron taką pomocniczą, legalną walutą Zimbabwe. Więc też tutaj takie na takim poziomie też są związki z Afryką. Tak? I prawdopodobnie Chińczycy, tylko tutaj właściwie nie ma, przynajmniej ja nie znalazłem żadnych danych na ten temat, będą chcieli też w Zairze jakąś swoją obecność zaznaczyć, no zdecydowanie mocniejszą. Ale to zobaczymy, co przyniesie czas. Mam takie pytanie, wspomniałeś o problemie głowy. Chciałem zapytać, co słychać w rolnictwie, bo nie wiem, tak naprawdę i chciałbym się trochę dowiedzieć na ten temat. Chińskim? Tak, w chińskim rolnictwie i czy nie ma przypadkiem problemu z ilością ludności, z wyżywieniem, czy nie są tam wystarczalne, bo na pewno nie mam pojęcia, jak to wygląda. Czy te kwestie ludnościowe zdołałeś zahamować całkowicie, może nie całkowicie, ale w bardzo znaczący sposób wzrost ludnościowy, co jest też kolejnym problemem chińskim, bo to społeczeństwo zacznie się starzeć. I już dzisiaj właściwie są tego widoczne oznaki. Nie wiem, czy oni są całkowicie samowystarczalni, natomiast bardzo dużo inwestuje się w coś, co się nazywa Zielona Rewolucja 2. Ta Zielona Rewolucja była powiedzmy u nas i w tych biedniejszych państwach w latach 60. Natomiast dzisiaj Chińczycy łącznie z budową na północnym zachodzie takiego pasa leśnego, długości kilku tysięcy kilometrów, mającego zabezpieczyć Chiny przed pyłem niesionym przez wiatr. Czy oni są całkowicie samowystarczalni? Rolniczo nie wiem. Ale wiem, że ta produkcja jest gigantyczna. Oni mają dosyć sporo terenów pustynnych, a jeszcze niż czytałem artykuł, tak. Nie jestem w stanie przytoczyć. Jedna trzecia państwa się nadaje do osadnictwa. Że oni kupują ziemię w Kazachstanie, albo wykupują jakieś tereny pod uprawę. Nie wiem, czy to jest jakaś ziemia. Nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego, ale spróbuj, szukają miejsc, w których można uprawiać. Bo jednak jakiś problem jest. Wiesz co, w Kazachstanie nie wiem, czy szukają, czy tam w ogóle jest możliwość taka, w sensie, czy się opłaca. Natomiast niebezpieczna jest ta Afryka, nie są tylko kwestie surowcowe, ale to jest kwestia po prostu ewentualnej relokacji ludności. Czy Kazachstan jest podstawowym, to jest wiadome w kwestiach ropa i gaz. Czy oni rzeczywiście coś tam jeszcze szukają w kwestiach rolniczych, nie wiem. Ja się chciałem zapytać z problemem, czy są napięcia społeczne związane Chińczycy mogli mieć prawo do jednego dziecka. Często się tak zdarzało, że następowały aborcje, ponieważ we wczesnych fazach wygrywania płci okazywało się, że jest to dziewczyna i następowała aborcja. Ten chyba współczynnik urodzeń dzieci, kobiet i mężczyzn dość chyba znaczący, 1, 2, 1, 3, z tego co pamiętam, ale nie wiem, czy to jest wartość prawdziwa. Jak 1 do 2, w sensie jedna dziewczynka, dwóch chłopców? 1,1. Tak, tak. Ale nie jestem z czego. Jest 1,09 około. Także. Jak to się ma właśnie w stosunku do całego społeczeństwa? Bo wiadomo, że
Jest wiele nielegalnych dzieci też. Na takie prenatalne badanie płci niewiele osób sobie mogło też pozwolić. Także tutaj kwestia wyglądała właściwie gorzej, ponieważ te dziewczynki po prostu zabijano po urodzeniu. Natomiast w kwestiach społecznych aktualnie nie jest jakimś wielkim problemem, w sensie napięć społecznych. To jest oczywiście w strukturze demograficznej społeczeństwa wielkim problemem, bo jednocześnie społeczeństwo będzie starzało i właściwie nie będzie środków, aby temu zaradzić. W wielkich miastach chińskich w klasie średniej właściwie już ten proces też zaszedł, jak i zaszedł w Europie. To znaczy ludzie nie tyle, że nie mogą w sensie prawnym, ale nie chcą mieć więcej niż jedno dziecko. Po prostu mi się to nie opłaca. Jest coś takiego jak, nazywa się mali cesarzowie. Dziecko, które jest jedynakiem podwójnym, to znaczy, że jest dzieckiem też jedynaków. I to ewentualnie będzie problemem. Natomiast wyjściem z tego jest 600-milionowa masa biedoty, która ani sobie nie może pozwolić na takie środki, ani właściwie ich też nie stosuje. Jeszcze mówiłeś o zacofaniu technologicznym i że właściwie to Indie to lepiej stoją, ale to lepiej stoją. Mają Indie zdecydowanie większy potencjał technologiczny. Przede wszystkim dlatego, że co jest po części absurdalne, są demokracją. I jest mniejszy jakby opór między inwestowaniem wrażliwych technologii w Indie niż w Chiny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Chińczycy kupują dużo sprzętu od Rosjan, ale oni nie są w stanie nawet doprowadzić lotniskowca do stanu takiego, żeby pływał. W sensie on sam ze sobą pływa, natomiast zapakowany sprzętem tonie po prostu. Więc zapóźnienie Chińczyków jest naprawdę duże. Nam się wydaje, teraz się chwalą najnowocześniejszym myśliwcem, natomiast to lata jeden prototyp i właściwie nie wiadomo, co tam jest. Chwalą się, żeby się chwalić, to jest tyle. Kwestie technologiczne, to właśnie dlatego się skupili na tym aktualnie. Po prostu widzą, że to jest najpoważniejsza bolączka Chin, natomiast nie jest to też sprawa do nadrobienia w 10 lat. Nawet jeśli by ukradli wszystko z całego świata, implementacja tego wszystkiego jest niebywale czasochłonna. Wykształcenie kadry naukowej, technicznej, to jest wszystko czasochłonna kwestia, która właściwie została zapoczątkowana niedawno, 2-3 lata temu, może 5 lat temu, na takim małym poziomie. Także tu jest kwestia. A poza tym jest jeszcze znaczące obciążenie w kwestii języka. Chińczycy uczą się teraz angielskiego, natomiast Hindusi już go znają. Jest oczywiście angielski śmieszny i tak dalej, natomiast umieją się porozumieć tym angielskim. Kolejna kwestia to jest zapis języka chińskiego, bo ile jeszcze mówić można się nauczyć, to kwestia 5000 znaków do opanowania. Podejrzewam, że słownictwo technologiczne jest jeszcze bardziej skomplikowane, więc o ile przyjeżdża do Chin ktokolwiek z Zachodu, do Indii, jest w stanie się dogadać po angielsku, nie ma problemu z pisaniem, nie ma problemu z niczym. W Chinach sama bariera języka i pisma po prostu zniechęca część osób. W zwykły sposób zniechęca kogoś. Jeszcze chyba jakiś aspekt tych technologii mówiłeś? Ja mam też troszeczkę inne przekazy. Jest też tak, bardzo fajna konferencja też do obejrzenia na YouTube, profesor Żubiński tam występuje między innymi. Ale jest też człowiek, nie wiem, nie pamiętam nazwiska. Tutaj chyba też działający na AGH. Profesor, który jest jednym z bardziej wybitniejszych chyba naukowców, jeśli chodzi o technologie telekomunikacyjne. Nie wiem, może to pomoże, jeżeli chyba jest. Zadał się już? Nie, to nie zadał się już. Ktoś nie ważny. No i on już krąży właściwie w tym momencie cały czas między Krakowem, Kalifornią i Japonią. I opowiadał swoją relację z takiego największego spotkania, takiej konferencji jak właśnie dalej informatycznej w Kalifornii. I już podzielone na, oprócz wielu innych rzeczy, jest taki 7 paneli, gdzie są referaty i wybiera się najlepszy wśród wszystkich członków z różnych tam dziedzin. I już zaprosili Chińczyków jakieś 10-15 lat temu. Tak kulturacyjnie. Przyjeżdżali, mieli fatalne jakieś błędy merytoryczne.
generalnie dodał. W tym roku, w którym ta konferencja to była rok temu, więc nie planowałem, że w czasie ostatniej konferencji 6 z 7 tych prelekcji wygrali Chińczycy. Więc nie wiem. Jest też przykład studentów chińskich w Polsce, którzy uczą się cały czas. Natomiast metodyka nauczania w Chinach i sposób tego, w jaki oni się uczą tutaj, oni się uczą na pamięć. No nie uczą się myśleć, uczą się na pamięć. Tu jest podstaw. Jest najlepszy taki, jak powiedziała nam nauczycielka języka chińskiego, przykład, że jeśli po chińsku ma ktoś powiedzieć na przykład, co lubisz, lubię jabłka, to on powie, co lubisz, lubię jabłka. A Polak się zacznie zastanawiać, co on naprawdę lubi. On może nie umieć odpowiedzieć, bo nie wie, że na przykład lubi śliwki, ale nie umie powiedzieć śliwki. A Chińczyk powie, że lubi jabłka. Tu jest problem studentów chińskich i całej właściwie nauki jeszcze chińskiej. Że to jest niebywale mało innowacyjna nauka. Wszystko na pamięć. Podobnie kwestia pism. Może to wynika z tego, że piszą po prostu w prawdziwy sposób. Że opanowanie 5000 znaczków wymaga nauki pamięciowej. Natomiast efekt jest taki, że są niebywale mało innowacyjne. Tu jest problem z tym czytaniem. Oni odtworzyć, skompilować bez problemu. Natomiast wymyślić samemu coś, nie wiem, jakiej tematyki dotyczyły tamte ich wystąpienia. Czy to jest odtwórcze, czy to jest nowo? To dotyczyło rzeczywiście ich własne, tak? Ciekawe. Może się to zmieni. Poza tym to generalizowanie o tak wielki narod, no to tam niezależnie od tego, jeśli to była elitarna konferencja, to tam ludzi, tak? Nawet jeśli średnia jest słaba studentów, no to sześciu najlepszych jest naprawdę sześciu najlepszych. Podobno zmieniają system szkolnictwa, to znaczy dostosowali do delegacji, która miała skopiować system nauczania w Stanach. Znaczy przyjrzeli się, jak funkcjonują najlepsze amerykańskie uniwersytety, mieli przekopiować. Nawet jeśli w uniwersytetach jest to już zaaplikowane, to nie jest na poziomie podstawowym i średnim. Poziom podstawowy i średni to jest naprawdę leży u nich. No, co z tego, jeżeli oni będą wprowadzali rozwiązania amerykańskie do uniwersytetów swoich, jeżeli po prostu nie pójdzie ślad za tym reforma szkolnictwa podstawowego i średniego. Dlatego, że po prostu przyjdzie wykładowca, każe studentom myśleć albo samodzielnie rozwiązać jakiś tam studium przypadków i co? I potem będzie po prostu cisza, bo oni nie będą w ogóle wiedzieli. No, także no, ale tu jest też kwestia ustawienia tego na przykład na tle europejskim. Nauka europejska też na poziomie podstawowym i średnim właściwie leży. Więc o ile w Chinach jeszcze się uczą czegokolwiek na pamięć, to w Polsce oni się nie uczą na pamięć, oni się nie uczą myśleć na przykład. A tam się przynajmniej czegokolwiek, przynajmniej są przystosowani do tego, żeby się uczyć. Czyli nie tylko o takim bezmyślnym mapowaniu, żeby to nie bezmyślnie kopiować te wzorce po prostu. No bo to może przynieść więcej szkody niż później. Natomiast nadrabiają pracowitością, nadrabiają niewątpliwie pracowitością, jak tam byłem w Pekinie, no mogę powiedzieć, dostałem tam ofertę pracy mniej więcej tak sformułowaną, że my to gwarantujemy bardzo dobre warunki, bo mam bardzo dobrą organizację pracy, nie? Wszyscy sobie wstajemy o godzinie 6, sprawdzamy maila, najciekawsze artykuły opracowane przez naszych doktorantów w nocy są już na mailu, i potem spotykamy się na śniadaniu o godzinie 8 i tak dalej, opisany dzień. O 23 się spotykamy na kolacji, dyskutujemy, co zrobiliśmy w ciągu dnia, idziemy spać. Nasi doktoranci za ten czas znajdują kolejne artykuły, tak? Więc nawet jeśli to jest praca twórcza, to tyle pracy musi wyciągać, prawda, wybitne jedno z nieruszone. No nie skorzystałem z oferty, nie zachęciło mnie jakoś. Ale w pewien sposób to jest imponujące. Jeszcze się zastanawiam, na ile kopiowanie tych wszystkich wzorów z Europy Zachodniej jest niejako kopiowaniem pewnych jakby cech charakterystycznych dla naszej cywilizacji. Bo
trzeba wziąć pod uwagę, że Chiny są cywilizacyjne inne od Europy, od Stanów, od tego takiego kręgu kulturowego, z którego my się wychodzimy. Więc zastanawiam się, na ile ten kapitalizm taki narzucony ustrojem jakby, on może mieć trwałe podstawy w tych takich chińskiej mentalności. Czy to nie jest czasem tak, że to jest takie, próbuje się wprowadzić kapitalizm chiński zarządem, dekretem, natomiast Chińczycy jako naród może wynikać z tego, że oni nie są zdolni ani cywilizacyjnie do przyjęcia tych wartości. Wiadomo, że kapitalizm się może rozwijać w określonym takim społecznym środowisku. Dokładnie. Ale Japończykom się z kolei udała implementacja zachodniego życia w każdej dziedzinie.